środkiem między weak side'em, a po prostu radzeniem sobie ok na górnej alejce bez dużej atencji leśnika i fajnym wejściem w teamfighty. No jeszcze bez szóstego poziomu, ale jest kasztan zarzucony i teraz jeszcze Ez odepchnięty, na chwilę wyratuje Buffy'ego szufla, ale tutaj nie przeżyje i pierwsze zabójstwo wpada na konto Buca. O, Bucu szaleje, jeszcze wyłapany Xerray, a chciał. No i teraz Jiller bardzo mocno obijany, nie ma teleportacji od sojuszników, Cynixer dalej nie teleportuje, a Xerrayowi kończy się życie. I to jest prosta eliminacja pod towerem, Kostro z tego wyjdzie i padł. Teraz delikatne problemy Buffy'ego, wyfleszował Solar Flare, jeszcze jeden autoataczek i Huron zostaje położony na podłogę. Ale teraz pojawia się Ed, zadaje kolosalne obrażenia w Buffy'ego, jest trafiona szyszka, ale zobacz, to jest Buffy, który łapie kolejnego fraga. Trzy trupy. Nie ma, jest jeszcze błysk dostępny. Czy uda mu się uciec? Ordo, goni go! Goni, goni, flash! Flashyk! Giga Orn, Giga Orn. Pyrna rzeka i tutaj Koksro bardzo mocno obity. Ed, który wchodzi, Buffy dopiero teraz ma szuflę. On jeszcze jej nie szuka i to Huron będzie miał zabójstwo na Kokstrolu. Palcem, żeby nie czuli się zbyt bezpiecznie. Chociaż bezpieczny zaś teraz nie jest Xerray. Musi odpalać swojego ultimate'a. I chyba mimo nawet tego, że jest odpalony, to upadnie. No, trzech zawodników bije go po głowie. No, wyłapany bardzo mocno Xerray. Buffy'ego czy od Jillera, czy od reszty drużyny, ale Xerray jest wyłapywany. Dwa razy nie podrzucony. No i to jest absolutna demolka. Xerray upada po raz trzeci. Jakiegoś itemeka defensywnego. Tymczasem flash od Hurona do tyłu, bo flashuje Xerray do przodu. I jest odpalony ultimate od Orna. O, i zobacz, jeszcze Huron dokłada tonę obrażeń, ale dalej Jiller będzie się wklejał, to Koksrel łapie tą eliminację. Mówi mu Elonara. No, bardzo szybko powiedziane, ale zobacz, teraz Koksrel daje się wyłapywać, Butsu wrócił i łapie eliminację. O, jest tak dobrze rozegrane, choć teraz oczywiście Huron może delikatnie za daleko i mamy powtórkę z rozrywki Buffy 4-2. Łapie w końcu jedno zabójstwo, ale teamfight dalej. Jest jeszcze wyłapany tutaj Bucu, który wszedł do krzaków nie mając wizji, a tam krowa z po prostu z podbiciem i smajta. Edz bez Glacial Prisona, jeszcze sekundka brakuje, to mem nie dał rady się z tego wycofać. No i teraz widzimy, że Vola będzie miał problemy, są staki plazmy, więc jest bardzo szybka egzekucja dla Jillera. I wracamy do Barona na Shora, Edz jest gotowy tym razem z Glacial Prisonem i Huron, który już ma mega bombę zakłady. No to zobaczmy, czy będziemy mieli powtórkę, ależ dużo obrażeń. No i teraz Edz wkleja się w przeciwników jednego w drugiego, ale to Koksrod ostatecznie łapie Barona na Shora. Pojawia się Bucu i próbuje połamać Jillera. Jeden, drugi autoataczek i Bucu łapie eliminację już czwartą na swoje konto. Kaszuka, Hex, Flash i może wejść Hurona w trzy osoby Pulverize. Jiller! Ale Jiller nam się wysypał z tyłu. Jeden cecek. Buffy w międzyczasie szuflą próbował się odciąć od rywali, ale nic to nie dało. Cynixer zbyt późno w tym fajcie i to Lodisi wychodzą na prowadzenie. 10 sekund. 10 sekund, ale zobacz, masz dalej Hurona. Masz Ziggsa, który łamie wieże i masz Buca, który łamie przeciwników. Tomem dokłada to zabójstwo. Cynixer jest absolutnie w żadnym zagrożeniu, ale zobaczmy, może teraz będzie odbicie. Jiller wstał. Może teraz coś więcej. Ten na rzece pod trzecim smokiem. Jest ulti od Cynixerfa. No i podbicie w dwie osoby. Wyłapany Huron, połamany. No i teraz patrzymy na Buca. Bucu wchodzi w Jillera. Edz mu bardzo szybko pomaga. Bardzo mało życia. Ma główny damage leader Lodisów. A co za tym idzie? Druga strona Mividron jest w pełni sił. I w końcu mogą domknąć to spotkanie. 4-1 w tym teamfajcie. Huron wyłapany i złamany. Bardzo, ale to bardzo szybko. Huron nie miał flasha, on nie ma klęsa jak Jiller, nie miał kompletnie jak uciec od tego engage'u. Jak wcześniej został wyłapany Jiller, teraz wyłapany został Huron, ale po wyłapaniu Hurona to Lodis posypało się jak domek z kart, nie było co zbierać. 4-1, koniec gry. Mividron po naprawdę podróży do piekła i do nieba i z powrotem zgarnia tę pierwszą mapę. A trochę więcej teraz patrzę na tego Trundla, który przeszedł przez fazę banów, no i dziwne. Dziwne, że właśnie przyszedł, że został taki Nautilus wrócony, a nie ten Trundle, który w poprzedniej gierce dobrze sobie radził i jest kontro w tą Sejuani, więc... Widocznie musiała być z tyłu głowy ta arena, tak, na środek, bo również akcja pojawia nam się na górnej alei, kolejny pilar, kolejny błysk. No to bardzo ładnie palą przeciwników, Koksrol jeszcze z autoatakiem, ugryzieniem, delikatnie nie! Problem za problemem, pojawia się Edz i mogą nas spokojnie zdajwować, kończą się creepy, tam giełka jeszcze chwilę przytrzyma, ale jeden, drugi stan i idealny dive na górnej alejce.
20-tysięczny w życiu, ale dalej niektóre rzeczy cię zaskakują. Tak jak kombinacja Glacial Prison into Szufla i prosta eliminacja dla Wuca. Covernaty, niesamowicie potężne narzędzie teamfightowe, które mają zamiar wykorzystać boju. No i to jest bardzo dobre wejście w Kokstrola, wystarczające, żeby go wykluczyć. No i teraz Mividron. Kiedy nie ma jednego zawodnika, Hurona, zobacz jak ta strzała siada idealnie w Jillera. Dobra szufla i jeszcze delikatny ult od Renaty, ale nie trafia nikogo poza creepami. Z tyłu Sinixem tańczy i to Buffy zgarnia to zabójstwo. Buffy wchodzi dalej, napotyka Edza, Sinixelf już tam połamał to mema, więc można wchodzić jeszcze głębiej. Buffy próbuje, doskakuje do Edza, brakuje jednego autoataku, idealnie! Predykcja i Shock Blast w właściwe miejsce. Troll może wejść w grze. No, ale teraz zobaczmy to Glacial Prison Xerreya, ale odpowiedź w Solar Flare bardzo dobra. Woda nam tutaj może upaść i jeszcze Jiller przeskakuje nad ultem Renaty. I teraz Kokstrol zgarnia tą eliminację. Tier 1 na bocie i wydawać by się mogło, że ta nam idzie nie upadnie. O, i teraz Sinixel wkręca się w przeciwników, Kokstrol od boku, Jiller wchodzi, dokłada jedno, drugie uderzenie, ale to Xerrey łapie zabójstwo. I żeby zmniejszyć ich paski zdrowia i dopiero później wejść w taką zdecydowaną inicjację, ale Tomem zbyt dużo czasu nie ma, tak powiedziałbym, że jeszcze z 2 sekundki zanim upadnie, coś takiego. No i jeszcze all-out tam dograny, żeby dzieje, choć teraz Edz może namieszać. Glacial Prison dostępne, jest też fleszyk i smajcik, ale chyba to się nie uda, przytrzymanie Kokstrol łapie kolejnego brona na Shora w tej B5. No i teraz może i bailout, ale nic nie dał, bo Sidixel pociął przeciwnika, Edz połamany i połamany zostaje również Tomem. 2-0 w tym teamfightie. Baron Nashor oczywiście wleciał. Huron próbuje jeszcze przytańczyć, ale ten Shock Blast od Buffy'ego musiał poskromić rywala. Mieli swoje komfortowe wybory, komfortowe zestawienia i nie muszą jakoś bardzo się zastanawiać nad losem rozgrywki. Po prostu kasują przeciwnego midlanera, inkasują smoczą duszę. Sinixel sam sobie łamie po prostu przeciwników, ale teraz naciąga Tomem, może Edz, ale nie trafiony Glacial Prison, także ja bym tutaj stwierdził całkowity koniec, może jeszcze jakieś odbicie, hostile takeover, znowu tylko w kripki, no i mamy prostą odpowiedź, co się właściwie dzieje w B5. Tutaj Mividron łapie drugie zwycięstwo, ale jeszcze gdzieś Jiller delikatnie się potknął w duelu z Huron. Działająca, tutaj mielibyśmy kilka wątpliwości, natomiast no, na pewno robi więcej dobrego niż... Sylas Dabuca. Świetny wybór tego Sylasa tutaj, szczerze mówiąc. Bardzo dużo super umiejętności, które są warte kradzieży. No tutaj... Ciężki matchup na samym początku, pierwsze 6 poziomów, trudny na midzie. Jest na wardzie, jest flash do przodu od Xerexa, Xerraya. Tak, tylko czy Huron mimo wszystko będzie tutaj w większych tarapatach zarzucony Exodus, więc odpowiedzi błyski. Wydawać by się mogło, że to by było na tyle dla tej Zai, ponieważ ten Void Seeker trafia swojego celu. Jeszcze swoje życie odda Kokstrole, aby pomóc zabezpieczyć dwie eliminacje dla Jillera. Szybciutko przenosimy się na środek tej Buffy mocno naciskany. Tak jak otrzymuje jej butu na głowę, kolejny błysk, którego nie uświadczymy przez najbliższe kilka minut. Buffy z ewakuacją, Edz z nietrafionym błyskiem, ten przywalił głową w ścianę i w konsekwencji upadnie nam na środkowej alei. Na razie siada całkiem nieźle, wypadło mi 3-0 i zapowiada się, że dążymy właśnie w tę stronę. Huron bardzo mocno obijany, co prawda zarzuca niezłe piórka, które pozwalają kontynuować tę walkę przez chwilę dłużej, ale... Za minutę Herald, za minutę i jestem ciekaw, czy tym bardziej razem będzie coś próbował, Lodis, ale próbują na dolnej alejce. Jest flash hook od Nautilusa i woda chyba znajduje zabójstwo dla swojego AD carry, ponieważ Jiller nie ma jeszcze chyba błysku dostępnego. Jiller ma Kuma W, ale... Nie ma damage'a jeszcze, ale naprawdę, zbóż, 2-1, wszystko trafione, ale musiał dość głęboko wyjść, a wiadomo, jak wychodzenie głęboko może się kończyć, tak samo może teraz skończyć Xerrey. Aha, tutaj bardzo agresywne wejście wody, natomiast zakończy się tragicznie. Szufla przerzuca wszystkich prosto pod nogi. Kokstrola Bardzo ładnie to wygląda, ale Tomem w momencie Tomen może zostać wyłapany. Jest tutaj 3 zawodników Mividrona, tylko 2 od Lodis. Próbują oni uciec. Nadchodzi teraz kawaleria, bo nadchodzą Avengersi. Czy będzie wyłapanie tutaj zawodników Mividronu? Upadnie może teraz CXF? Nie, fleszy do tyłu, ale fleszuje do przodu także Bucu. Ucieka na bardzo low HP, próbuje go Kokstrol uratować i Kokstrol ratuje go, ale on przypłaca to swoim życiem. Jak to dżungler, jak to tank po prostu ratuje swojego solo lanera. Woda jeszcze czegoś szuka, znajdzie kotwicę, ale tej eliminacji, bratku, nie znajdziesz. Obrażeń masz zdecydowanie mniej. Kierownicy? Czy to już jest ten etap rozgrywki, gdzie podejmujesz się bardzo agresywnych zadań? A na grąbie przeciwnika. Ile plate upadło, ale nie ma czasu na to. Nie ma czasu, bo przenosimy się od razu na górną aleję, na której Edz
zdecydowanie nam upadnie, na której Huron spróbuje jeszcze powalczyć, ale to potrwa dosłownie sekundę, na której... Nie wolne. Ale może sprawdzili pogodę i akurat tak wszystkim pasuje? Może to jakiś Bałtyk szybko tutaj wypad będzie, ale czy będzie też wypad z górnej alejki? No nie wiem, bo jest tutaj dwa na jednego. Przyjmuje te wieże na zmianę wraz z wodą, tam nie ma za bardzo jak tego tankować. Tak samo jak na dolnej alejce. Tutaj co prawda upadnie Xerrej i jest przejęta dusza, natomiast proszę bardzo, kamera wróciła na górną aleję, aby zobaczyć, że to zanurkowanie zdecydowanie się nie powiodło. Czy Giller z tego wszystkiego wyjdzie? Killer Instinct, aby jeszcze troszkę pokajtować, aby odwrócić w buca. Sporo obrażeń, ale czy będzie ich wystarczająco dużo, aby zgładzić? Jednego na pewno. No co z drugim, po jednej Koktrol kontra Butu, Maokai kontra Sylas. Nominalnie to midlaner powinien mieć przewagę i tak chyba się to wszystko zakończy, prawda? Bucu, gdzie są twoje cooldowny? Czy jest możliwość pójścia nieco głębiej? Czy będziesz chciał wejść pod wieżę? No nie, to kończy się jeden za jednego. Felixer próbuje tutaj złapać Hurona i go złapie. No i co z tego, że na bocie masz wymianę 2 za 2, która no faworyzuje Vlodis, bo jeżeli jesteś do tyłu, no to Malejkę może chcą tu wyłapać zawodników Vlodis, którzy wzięli tego Tureta, ale nie wiem, czy nie wyszli za bardzo teraz za głęboko. Bucu ma szuflę, także zawsze jest to narzędzie do disengage'owania, albo może tutaj podjęcia jakiejś ciekawszej walki. Ed stara się jak może wyciągnął jedną eliminację, natomiast na tym się skończyło. Bucu jeszcze na łowach na pewno zgarnie Xerreja, to jest drugi prag, ale czy nie poleciał za daleko, czy Koxtrol go za to wszystko nie ukara, bo ten Maokai, mimo tego, że z aftershockiem swoje obrażenia potrafi włożyć. Alpaka leci za Bucem, Buc jeszcze odskakuje, ale i tak tutaj Buffy go złapie, woda także upadnie, także zostanie zgaszony. No co może iść nie tak? Idzie nie tak dla Vlodisów. Niestety kolejne 3-4 nawet z śmierci. Pikuje cię w taki sposób, aby cię zabolało, raczej to będzie kontrolny matchup, w taki sposób, że... Okej, jeszcze tutaj ta walka, w której udało się zgarnąć shutdowna. Wow, Bucu zgarnia troszkę więcej złota i to było na tyle. Prawdopodobnie drzewo też zostanie ścięte, natomiast umówmy się, że nie ma to wielkiego znaczenia. Natomiast boli mnie przede wszystkim podejście draftowe na dolnej alei. Ja uważam, że Huron nie rozwinął skrzydeł. Jest inne podejście, woda, oczywiście trafi te kotwice, to jest Nautilus, ale ta szufla prezentuje się dużo lepiej i powiem więcej, mimo tego, że Koxtrol złapany na kotwicę, on z tego wszystkiego nie upadnie. Nie uronił nawet kropelki potu, nawet nie było blisko. Te szufle normalnie jak kurzem zamiatają zawodnikami Vlodis, a jeszcze teraz Silixel bawi się kompletnie z Huronem. Muszą to walczyć, nie mogą oddać tego za Friko. Jest przyzwany kozioł, jest Ed za ścianą, jest próba inicjacji, jest wyłapanie Gillera. Giller po prostu będzie martwy. Mividron bez swojego carry może być w tarapatach, natomiast za każdym razem, kiedy ginie Kaisa, to Azir jest w stanie grać pierwsze skrzypce. Jak na razie widzimy, że Buffy nietknięty zagrywa jeszcze tutaj swój zegarek, aby utrzymać się nieco mocniej w walce drużynowej, której drużyna Vlodis próbuje nacisnąć naprawdę na maksa. I Ed staje na głowie, wykorzystuje te wszystkie resety, ale tylko i wyłącznie po to, aby zatrzymać tego barona Nashora i doprowadzić do wymiany 3 za 3. Okej, zatrzymali Nashora, 3 za 3. Może 3 za 4, bo w tym momencie jest Silixelf, który skacze przez ścianę, trafia ze swojego kół, trafi skuponownie. Oj. Więc 4 za 3, ale Nashor zatrzymany nie został wzięty, ale było bardzo blisko. My powinny wyjść raczej dość zadowolone z obu draftów, ale jednak różnica indywidualna wybrzmiewa i to zbyt mocno jak na spotkanie numer 2 i spotkanie numer 3, bo po trzech mapach najprawdopodobniej kończy nam się starcie. I kończy też życia przeciwników Silixel, który wchodzi Atroxem, nie boi się niczego. Ray, który pokazuje, że no ta Leona może i super jakaś świetna nie jest, ale w odpowiednich rękach spełnia doskonale swoje zdanie, jest fenomenalnym narzędziem inicjującym. W międzyczasie solo. Zadaniem Buca chyba było odciągnąć Atroxa od drużyny i odciągnął, ale czy oni wygrają 4 na 4 bez tego Atroxa? Nie ma szans. I tak nic to nie daje. To by nie dałoby nic. Jeszcze Giller tam wjeżdża bardzo agresywnie, wyzywa Hurona na pojedynek, ale Huron wcale tutaj nie chciał walczyć, on po prostu chciałby, aby to spotkanie się skończyło, aby ktoś go wypuścił z tej sytuacji, w której naprawdę nie jest w stanie zbyt wiele powiedzieć, a przegrywanie w The Legend do najprzyjemniejszych nie należy. Ale piękne szufle w całej tej grze od Buffy'ego, naprawdę. Tu było nie jedna, nie dwie, ale z 4 czy 5, które przerzucały 2-3 osoby i to takie kluczowe, carry jakieś. Więc naprawdę to zmówiliśmy przed wszystkimi trzema meczami. Mividron ma bardzo solidnych zawodników, którzy nie muszą odstawać. Ważne, że grają każdą grę solidnie i ta solidność, solidarność pokazuje, jak są potężnie mocni i